żeby spojrzeć na historię jak lutę. Zamrozić się trzeba, to znaczy zaćmieczyć śmiecią, aż po lód kamienny. Słyszałem, co żeście tu mówili i przemyślałem rzecz całą. Źle, że prawda taka wyszła ode mnie. Jeszcze gorzej, gdybyście chcieli ją spełnić. Nie, nie, nikt mi powiedz! Ty tak nie myślisz! Wybaczcie! Zatrzymać! Zatrzymać, Boże! Zatrzymać! Śniło mi się, że z jeźdźców wyrzucił mnie z pociągu. Z jeźdźców? Ten pijaczyna zatracony? Nie, chyba coś mi się... Co się stało? Co się stało? Która godzina? Co je? Co? Pan się obudził. Jezus Maria! Cały pociąg stoi z mojego powodu. Boże, jak im się zaraz na oczy pokażę. Pan Benedykt jest bardzo wstydzący. Powiada, że nie istnieje. Powiada, że rządzi nim wstyd. To tak pan na to mnie od samego początku na bezwstyd chce nawrócić. Dałby Bóg, by mi się powiodło. No tak, ale przecież nie każdy wstydzi się tego samego. Nie w tym samym stopniu, nie wobec tych samych ludzi i nie w tych samych okolicznościach. To on czyni mnie mną, mój wstyd. A mój wstyd zaczyna się tam, gdzie kończy się ja. Ja stanowi granicę wstydu. Człowiek istnieje tylko wtedy i tylko na tyle, na ile postępuje wbrew wstydowi. No tak, ale porusz się pan na wbrew ruchom innych. Połamiesz sobie swój kręgosłup. Powiedz coś wbrew cudzym językom i gardłom, to wyrwiesz sobie swój, no... Teraz zaprzeć wstydowi. O Boże, o nie, nie, nie. Ale czemu wy o tym mówicie jako przykrej dolegliwości? Jako przekleństwie, wstyd? Że najlepiej jakby go w ogóle nie było? Czyli jak ukradnę i mam się tego nie wstydzić, co skłamię i nic? Nawet rumieńca? I'm sorry, ale nie rozumiem. Pewnie nie rozumiem. A, to są metafory, tak? Wy sobie chcecie coś powiedzieć między słowami, okej. Ale wstyd jest dobry, wstyd jest potrzebny. Dzięki wstydowi człowiek żyje obok człowieka w braterstwie, a nie jak wilki głodne, pożądliwe. To co? Kto wam kazał oddawać wasz wstyd w ręce innych ludzi? Czyli co? Jak nikt nie patrzy, to żaden hak zimny nie szarpnie panu duszy, gdy komu niewinnemu krzywdę pan wyrządzasz? Ale zawsze ktoś patrzy, nawet jeżeli nikt nie patrzy. To pannie Krystynie nigdy nie zdarzyło wstydzić się dobrego uczynku? Nie. No naprawdę.